To jest kres ewolucji w tradycyjnym rozumieniu tego słowa. Bardzo szybko przekroczymy ten punkt, o którym mówiło się tam 10-20 lat temu, że to jest koniec gatunku ludzkiego. No będą po prostu ludzie, którzy mają lekko zmieniony kod genetyczny, i tyle. A z drugiej strony mamy te nowe byty, rozwijane przez technologię wodzach właśnie AI. Czy rozmaitych bytów materialnych, że one też coraz bardziej są obejmowane kategoriami człowieczeństwa. W takim ujęciu sztuczna inteligencja i jej pochodne nie są żywe, ale mogą przejawiać cechy życia. Traktujesz te byty, pomimo posiadania przez nich wszystkich tego typu cech człowieczeństwa, jako nie ludzi. Czy to nie czynicie socjopatą? Czy to Twojej duszy nie niszczy, mówiąc podnieśle? Wszystko będzie poprzez AI. Wieszczysz, wróżysz, koniec ery świata pisanego trochę. Czy ty jesteś następcą Stanisława Lema polskim? Po pierwsze, to jest uwłaczające, żeby kogoś definiować przez to, że jest czymś następcą. Uwłaczyłem ci. Witam państwa serdecznie, my jesteśmy w centrum kongresowym ICE w Krakowie. E Festiwal Lema, wyjątkowy gość, nie muszę przedstawiać, Jacek Dukaj, pisarz, futurolog, mógłbym też powiedzieć przedsiębiorca teraz. Różne kapelusze noszę. Jacku, e Przysłuchiwałem się panelowi dyskusyjnemu, w którym sekundę temu uczestniczyłeś. Pierwsze pytanie, jakie chciałbym zadać, może ono jest mocne, ale czy coś takiego jak człowieczeństwo w ogóle istnieje? Na tyle na ile istnieją inne przedmioty pojęć w dużym stopniu abstrakcyjnych. Nie? Na przykład wymyśliliśmy sobie pojęcie w rodzaju demokracja, sprawiedliwość, miłosierdzie, czy takie byty istnieją? Są nazwane. No. Więc jakieś stany są nazwane. No więc mniej więcej w taki sam sposób istnieje człowieczeństwo. Czy jest to jakiś nazwany stan? No, oczywiście. Bo to... chciałem Cię zapytać o kryzys człowieczeństwa, ale nie mogę pytać o kryzys człowieczeństwa. No Dlaczego? W... Skoro się bez przerwy dyskutuje o kryzysie demokracji. Mamy kryzys człowieczeństwa w takim razie? Ja nie że tak, drudzy uważają, że nie. A ty to zależy, marzasz? co kto rozumie przez człowieczeństwo. A, a jeszcze bardziej, głębiej idąc. W jaki sposób konstruuje sam sobie tą definicję człowieczeństwa? To jest ta sama dyskusja, która dotyczy prawa naturalnego versus prawa stanowione. Nie? Czy jesteś w obozie, który uważa, że istnieje coś takiego jak prawo naturalne, czy uważasz, że każde prawo jest stanowione przez człowieka, włącznie z tym, które się nazywa prawem naturalnym. No się tego tak nazywa, ale w istocie i tak jest przedmiotem jakichś tam negocjacji, trendów cywilizacyjnych, kulturowych, religijnych. prawda? No więc jeżeli uważamy, że tak jest, no to człowieczeństwo w taki sam sposób jest nieustannie modyfikowane negocjowane, zmienia się pod wpływem takich czy innych nacisków, zmian środowiska, technologii, wszystkiego. Nie? No i wtedy y, odpowiedź na to pytanie o, o, o ten kryzys y, może być rozumiana dwojako. Albo, że ty jesteś w tym obozie, który akur, akurat przegrywa walkę o definicję człowieczeństwa. Czyli ci, którzy mają inne przekonania co do tego, czym jest człowiek, zwyciężają w tej ciągłej, ciągłej redefinicji człowieczeństwa, ich podejście zwycięża, ty się czuje w mniejszości, wobec tego uważasz, że człowieczeństwo jest w kryzysie, prawda? Więc to jest takie bardziej popularne rozumienie tego kryzysu. Bardziej takie teoretyczno-akademickie jest rozumienie takie, że samo pojęcie człowieczeństwa traci sens, bo się jakby rozmywa. Nie? No i tutaj podaje się przykłady albo od strony bytów pochodzących jeszcze z natury, ale coraz bardziej już obejmowanych kategoriami do tej pory przypisanymi człowieczeństwu, jak zwierzęta, rośliny, martwa natura, nie? a z drugiej strony mamy te nowe byty rozwijane przez technologię, w rodzaju właśnie AI, czy rozmaitych bytów materialnych, których AI czy jej pochodne E, zamieszkują, nimi powodują, nie? że one też coraz bardziej są obejmowane kategoriami człowieczeństwa. Wobec tego e, ten kryzys człowieczeństwa rozumiany jest jako rozmycie granic tego pojęcia, niezależnie od tego, czym to pojęcie akurat jest, czyli jak ono jest negocjowane. Czyli e, chcesz powiedzieć, że to, co tworzymy w tym czarnym pudełku sztucznych sieci neuronowych, będzie mogło być kiedyś nazwane? człowieczeństwem, że my tworzymy jakąś... No nie człowieczeństwem, bo człowieczeństwo jako takie, tak mówię, to jest pojęcie abstrakcyjne, to jego nie wskażesz palcem, mm -hmm. nie? Masz na myśli, że jakiś byt, który także się mieści w kategorii człowieczeństwa o to chodzi, tak? Nie? No tak, jak najbardziej. No i to już w tej chwili widać, bo dla ludzi, którzy wchodzą w bezpośrednie interakcje, na przykład rozmawiając, bo teraz to jest możliwe głosowo ze sztuczną inteligencją i mają poczucie, że tam po drugiej stronie jest ktoś, kto mnie rozumie, wykazuje jakieś emocje, że ja mogę z nim wejść w dialog, jako mogę urazić, on mnie może urazić, i tak dalej no to to już są cechy przypisywane normalnie ludziom, nie? I teraz wyobraź sobie, że wychowałeś się w świecie, w którym takie interakcje są normalne, że dookoła ciebie było mnóstwo takich bytów, tak? Dla dzieci mamy byty w rodzaju lalek, piesków żywych, piesków lalek, żywych ludzi, ludzi na ekranie telewizora i tak dalej. I dziecko się wychowuje w kontinuum takich bytów, nie? No i dla niego to jest naturalne. No a jak, jak w części tych, część tych bytów, część tego kontinuum składa się z rozmaitych reprezentacji AI, czy tylko cyfrowych w sensie programów czy zmaterializowanych w sensie jakichś lalek androidów poruszanych przez AI? No to dla niego to też jest część normalnego środowiska kognitywnego i też przypisuje im cechy zazwyczaj przypisywane człowieczeństwu. I jeżeli on się w takim świecie urodził, wychował, dla niego to jest naturalne. I teraz należy odwrócić pytanie, to co sugerowałem w trakcie debaty. Co się dzieje, jeżeli ty jako człowiek normalny tradycyjnym tego słowa rozumieniu traktujesz te byty pomimo posiadania przez nich wszystkich tego typu cech człowieczeństwa jako nie ludzi czy to nie czyni ci, czy to nie czynicie socjopatą czy to twojej duszy nie niszczy mówiąc podnieśle podnieśle czyli jeżeli będę mówił o ludzkiej sztucznej inteligencji to nie będę socjopatą nie zrozumiałem pytania Czyli jeżeli będziemy mówić o ludzkiej, sztucznej inteligencji. Ja usłyszałem pytanie, tego nie zrozumiałem, co masz na myśli. No bo jeżeli mówimy o nieludzkiej, i to może być traktowane jako socjopatię... Socjopatia. Nie, to nie, powtórzę jeszcze raz. Nie ma czegoś takiego jak ludzka, nieludzka, sztuczna inteligencja. Jeżeli dobrze rozumiem pytanie, to nie pytasz o to, czy sztuczna inteligencja została stworzona przez obcych i wtedy jest nieludzka. Nie? Tylko chodzi o to, czy my w sztucznej inteligencji rozpoznajemy cechy, które zazwyczaj się przypisuje ludziom. To ja zadam inaczej pytanie. Czy możemy mówić o żywej sztucznej inteligencji? A jaka jest definicja życia? Albo zmajemna. Schrödinger budowali definicję życia. Biolog powie, czy... że zdolność do przekazywania materiałów. No, biolog, biologia się zajmuje na wirusach. Nie ma pewności, czy wirusy są żywe, czy są nieżywe. Nie? E... Fizyk stara się szukać różnic w atomach. No, fizycy zazwyczaj definiują to jako e, przez entropię. E, e, natomiast e, w realnym życiu mamy do czynienia albo z bytami organicznymi albo nieorganicznymi. i to się definiuje przez chemię, czyli czy jest podstawą są związki węgla, czy nie ma tam związku węgla. Nie? E, no i teraz e, oczywiście w takim ujęciu sztuczna inteligencja i jej pochodne nie są żywe, prawda? ale mogą przejawiać cechy życia. I w tej chwili już mamy takie kategorie bytów cyfrowych w, w rodzaju... E, Ewoluujących automatów komórkowych, programów procedujących na automatach komórkowych i pochodnych y, gry w życie, Game of Life, Conway'a, automatów komórkowych Stefana Wolfram'a, gdzie ci się po iluś tam iteracjach, to są bardzo duże ilości iteracji idących w miliardy, y, przejawiają y, cechy życia rozwijającego się od pojedynczych komórek do roślin, do zwierząt, ale całkowicie w środowisku cyfrowym, gdzie nie mają żadnych podstaw biologicznych, materialnych ale patrzysz na to i widzisz kurczę, to jest życie. To się rozmnaża, rośnie, ewoluuje, ma swoje ekosystemy, prawda? Ksenoboty. Więc y, tego typu definicje życia, czyli czysto abstrakcyjne, do, opierające się na procesach, a nie na tym, na jakiej materii jest to zbudowane y, i na tradycji wywodzącej się z autentycznej biologii, to jak najbardziej istnieją. Możemy je stosować do, także do bardziej skomplikowanych systemów, bo za chwilę będziemy mieli do czynienia już nie z takimi przejrzystymi teoretycznie dla nas systemami jak automaty komórkowe, ale całkowicie sztucznymi środowiskami budowanymi przez AI, gdzie my nie wiemy na jakich zasadach AI to buduje, nie? Bo, bo już AI jako takie jest czarną skrzynką i ono coś produkuje i to tym bardziej jest dla nas nieprzejrzyste. Nie? A wygląda jak ekosystem żywy. Są tam podmioty żywe, w tym sensie, że zachowują się, reagują jak żywe, wchodzą w interakcje jak żywa materia. No i jak będziemy to traktować? No. Tworzą, komunikują się między sobą, więc tworzą własny język, a on jest narzędziem kultury, czyli. Tworzy... Języka na razie nie ma, ale to jak najbardziej jest możliwe. Nie? Więc zresztą to jest w og... o tyle specyficzna rzecz, że w tej chwili jesteśmy na etapie, kiedy AI się używa do dekodowania przesyłanych sygnałów między gatunkami, czy między egzemplarzami, przedstawicielami gatunków, które do tej pory były dla nas nieprzejrzyste, niezrozumiałe. I nie były uznawany za język. I w ten sposób na przykład AI teraz dekoduje pieśni wielorybów czy język delfinów. I za chwilę się okaże, że tam jest język i jest kultura. Czyli AI, AI pomaga nam zrozumieć zwierzęta. Rozm nie, wiem, czy, nie wiem, czy zrozumieć, ale uzyskać jakieś informacje o nich. Mm -hmm. A ból? To Zdolność znaczy... do generowania bólu? No bo odczuwanie bólu. Generowania nie mamy czy odczuwania? Generowania. Jeżeli przyjmiemy, że w tym czarnym pudełku tworzy się ból somatyczny. Taki, który dzieje się w, w ludzkich sieciach neuronowych. Tylko nie ma jeszcze interfejsu odbioru tego bólu. No, nie wiem, czy rozumiem pytanie. Jeżeli byśmy przyjęli, że w tym czarnym pudełku sztucznych sieci no. neuronowych dzieje się dokładnie to, co w częściach mózgu odpowiadających za ból somatyczny, to czy to zmienia Twoje myślenie o sztucznych sieciach neuronowych, skoro one mają zdolność do generowania bólu? Y Tutaj mamy dwa problemy. Po pierwsze, to jest sama informacja, bo ból w takim rozumieniu, jak ty mówisz, to jest po prostu przesłanie informacji od e, jakiegoś tam podrażnionego nerwu e, albo tym e, nerwowodem poświęconym bólowi, Bo są jakby dwa, dwie drogi, którymi informacja o bólu może przychodzić do mózgu. Są wyróżnione sieci nerwowe, które służą włącznie transmisji informacji o bólu i są normalne sieci nerwowe, którymi także idzie informacja o bólu. Nie? Ale to jest czysta informacja. I teraz ona dociera do mózgu, Mózg sobie jakoś to procesuje, tylko jeszcze musi być ten podmiot, który faktycznie odczuwa, bo dopóki on tego nie odczuwa, czyli ta informacja nie zostanie przełożona na odczucie od, o, faktycznego bólu, no to jest czysty przesył informacji. Na takiej samej zasadzie ja mogę powiedzieć, że jak sobie pociągnę kabel, który będzie podpięty do jakiegoś tam czujnika przy drzwiach i ktoś trzaśnie tymi drzwiami w ten czujnik, to to przejdzie informacja o bólu. Ale nie ma tego odczuwającego ból. Jest tylko prze, przesył informacji, prawda? Więc musi być ktoś, kto odczuwa tą informację jako ból. Nie? No i tutaj wchodzimy już w czyste. Integrację roz... robotyki i już w, w czyste rozkminy filozoficzne. Powiedzmy, że mamy jakiś system, który od takich czujników otrzymuje informację o tym, że zmiażdżono jedną z peryferyjnych części tego systemu. Idzie informacja alarmowa. O jej zmiażdżono mi peryferium. Nie? No, i dostaje tę informację ten centralny procesor. I on ma zaprogramowane, że wtedy jak dostaje tę informację, to żeby wydawać okrzyki: Ojeju, boli mnie, boli mnie, boli mnie, prawda? No i tak, i teraz pytanie dla człowieka oglądającego ten system z zewnątrz. Czy jego boli? Czy tylko został zaprogramowany do tego, żeby udatnie udawać, że go boli? Tylko 10% z Was oglądających to konto obserwuje nasz kanał, subskrybuje nasze konto. A to subskrypcje pomagają nam docierać z treściami właśnie do Was. Jeżeli interesują Was treści, które tutaj publikujemy, zostańcie z nami na dłużej i subskrybujcie ten profil. Poznamy odpowiedzi na te pytania, kiedykolwiek myślisz, co tam się dzieje w tym czarnym pudełku, czy ono się po prostu będzie rozrastało i to będzie coraz większe zakres... no, Wydaje mi się, że nie poznamy, tak samo jak my nie jesteśmy w stanie poznać odpowiedzi na analogiczne pytania dotyczące faktycznych innych bytów organicznych w rodzaju ludzi czy zwierząt. My rozumiemy przez analogię i to rozumowanie przez analogię jest dwupoziomowe. Pierwsze to jest kulturowe, czyli patrzymy rzeczywiście na behawior. Czyli mamy pieska, pieskowi przygniotło nogę, piesek piszczy, zwija się i tak dalej, to no myślimy, kurczę, zachowuje się tak samo jak małe dziecko, któremu też by przygniotło nóżkę, wiedzy go boli, prawda? I to jest wnioskowanie po behawiorze, nie? A drugi typ wnioskowania jest po podobieństwie budowy anatomicznej. Czyli mamy sieci neuronowe podobne, podobne układy dokrewne. Wobec tego wnioskujemy, że wewnątrz, na podstawie... Procesy zachodzące na podstawie tych sieci i systemów dokrewnych są analogiczne do naszych, ponieważ budowa jest podobna. I to jest argument na przykład Petera Singera za powstrzymaniem się od okrucieństwa wobec zwierząt, że te byty organiczne, które mają wystarczająco podobny do naszego system nerwowy, Podobnie odczuwają cierpienie, wobec tego wyrządzanie im krzywdy jest etycznym złem. To jest argument Singera i podobnych filozofów. Nie? Ale nie można tego argumentu użyć w stosunku do takich bytów jak programy czy inne byty nieorganiczne, które nie przeszły analogicznej drogi ewolucyjnej i nie mają odpowiedników biologicznych, systemów nerwowych i dokrewnych. Nie możemy wtedy tej analogii przeprowadzić, nie? bo tam jest czarna skrzynka zamiast systemu nerwowego czy dokrewnego. Więc pozostaje nam wyłącznie wnioskować na podstawie tej pierwszej warstwy, czyli sygnałów, jakie tego, ilu... co widzimy, dokładnie, a skąd inąd wiemy, że to da się zoptymalizować pod kątem wywierania wpływu na ludzi, niezależnie od tego, co tam jest w środku. Ja mogę zbudować system, dosyć prosty, który będzie skutecznie emocjonalnie wpływał na odbiorców, bo będzie takie sygnały wydawał, a w środku jest tylko pusty algorytm. Ten sygnał będzie samostanowił, czy to, co się dzieje, to ta czarna skrzynka będzie samostanowiła w przyszłości jeszcze silniej? Nie wiem, co to znaczy, co to znaczy samostanowiła. Ja to tak przynajmniej rozumiem. Decydowała w sposób, którego my nie jesteśmy w stanie przewidzieć. To już się teraz jeszcze dzieje. silniej. To, to się, już się teraz dzieje. No bo jakby, to, to zależy bezpośrednio od tego, jaką metodę to znaczy. przyjęliśmy dla budowania sztucznej inteligencji. Gdzie przez wiele, wiele lat próbowano ją budować na zasadzie od górnej, czyli programista siedzi i pisze algorytm. Nic z tego nie wychodziło, to było za skomplikowane, za długie. Trudno było znaleźć jakikolwiek sposób uproszczenia tego, tej drogi takiej, że faktycznie człowiek mógł to zrobić krócej niż przez milion lat siedząc i pisząc ten długi kod. Potem była cała taka ścieżka Dublowania budowy mózgu, czyli uczymy się, jak jest budowany mózg ludzki, i próbujemy maksymalnie to otworzyć w wersji sztucznej, cyfrowej. Nie? A teraz poszliśmy drogą y, y, trenowania czarnych skrzynek, mówiąc w skrócie. Nie? Czyli już nas nie obchodzi, co tam jest w środku, co to tam odzwierciedla, czy nie odzwierciedla. Chodzi tylko o to, żeby na wyjściu dawało taki rezultat, do jaki nam chodzi. Nie? Jaka technologia najsilniej dla Ciebie dzisiaj y, zmieni świat? Wiem, że to może być proste w pytanie. Horyzoncie? W jakim horyzoncie? Będzie miało największy wpływ na... Ale człowiek... w jakim horyzoncie czasowym? 10 lat. 10 lat? Myślę, że AI i AI na dwóch poziomach. Jeden to jest ten poziom czysto cyfrowy, czyli to, co teraz już widzimy przez czat GPT i podobne large language models, które będą wchodziły w funkcję interfejsów człowieka i rzeczywistości. Ja już pomijam kwestie dotyczące z, 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 z zabierania pracy y, przez AI i zmian ekonomicznych, Mi tylko chodzi o to, że stanie się tego typu pośrednictwo pomiędzy ludźmi i innymi ludźmi, albo ludźmi i światem, oczywistością. Czyli że AI w tym momencie stanie się naturalną częścią tkanki społecznej, cywilizacyjnej. Wszystko będzie poprzez AI. I to jest pierwsza, pierwsza zmiana. I druga zmiana to jest aplikacja AI do rozwoju innych technologii. Czyli jakby AI jest metatechnologią. Czyli dzięki użyciu AI do innych dziedzin badań, rozwoju, te dziedziny nagle wyszczeliwują eksponencjalnie. I pierwszą taką dziedziną jest biologia genetyka, inżynieria genetyczna. Czyli dzięki użyciu AI do manipulacji genami i modelowania zmian genetycznych w postaci cyfrowej, a nie najpierw, próbówkach i faktycznie y, 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 rodzeniu, generowaniu taki, takich organizmów, bardzo szybko przekroczymy ten punkt, o którym mówiło się tam 10-20 lat temu, że to jest koniec gatunku ludzkiego, no bo jakby zaczynasz mieć zdolności do takiego zmieniania podstaw genetycznych człowieka, że pytanie o to, jak jest biologicznie na zasadzie kodu DNA, człowiek już nie ma sensu. Nie? Czy to jest kres ewolucji w tradycyjnym rozumieniu tego słowa? Jesteśmy u kresu ewolucji? To e, e, sparowanie metod CRISPR, czyli tych e, palindromicznych metod e, e, zmieniania kodu genetycznego z AI, to spokojnie w ciągu 10 lat e, może albo nawet prawie na pewno doprowadzi do rozwijania takich narzędzi, które będą, ci, będą pozwalały swobodnie manipulować kodem genetycznym człowieka, zwierząt, roślin, wszystkiego. E, oczywiście zakres tej manipulacji faktycznej. To jest jakby inna rzecz do, do debaty, bo można to zakazywać prawnie. E, tam będą na pewno jakieś koszta w, w rozwoju te, związane z rozwojem tej technologii. będziemy musiał to testować. Na zasadzie sprawdzać, czy ten model, który rozwija AI faktycznie odpowiada rzeczywistości. No bo model jest modelem, a potem się może okazać, że tam była jakaś wiesz, różnica dwóch miejsc po przecinku w jakimś tam wskaźniku i to powoduje już, że to, co w modelu działa, nie działa w realu. Więc będziesz miał taki etap, kiedy będziesz musiał weryfikować te rezultaty wypluwane przez model. Ale w momencie, kiedy przejdziesz ten etap, to będziesz miał maszynkę do produkowania narzędzi do zmieniania podstawy genetycznej wszelkich bytów roślinnych, zwierzęcych, ludzkich, nieludzkich. Chcesz powiedzieć, że ludzki gatunek może przestać istnieć w takiej treści, w jakiej my go znamy za 10 lat? Nie wiem, czy to jest dobre sformułowanie y, y, problemu, ponieważ no, będziesz miał wszystkich ludzi, którzy do tej pory żyją. Przecież oni nie wymrą, prawda? Więc nadal ogromna większość populacji to będą ci ludzie, którzy się urodzili z normalnego, biologicznego wznoszenia. Ty... Tylko chodzi o to, żebyśmy miał narzędzia, służące do, do tego, że nie tylko możesz planować... Jak będzie, miało, jak będzie wyglądał kod genetyczny potomstwa, na zasadzie wiesz, wybierania genów dzieciom, co już się teraz dzieje, bo już w tej chwili, nawet nie dysponując tymi wszystkimi tymi narzędziami, ty jesteś w stanie, przez to, że przed urodzeniem i przed poczęciem wiesz, jaki masz materiał genetyczny i y, jakim jest w potencji twoje dziecko, możesz dokonywać wyborów, selekcji. prawda? I to już w tej chwili się dzieje. Więc w tym sensie, że manipulacja genetyczna, dobór. Y, y, przez taką prostą inżynierię genetyczną Twojego potomstwa już się dokonuje. Więc tutaj wielkich w zmian nie trzeba. Natomiast będziesz miał narzędzia, żeby, żeby to samo robić już z urodzonymi. Ludźmi, zwierzętami. Czyli manipulacja ludzkim genotypem spowoduje, że nowo narodzona ludzie. To będą nie tylko, to, to, do... nie, mógł, to nie muszą być duże rzeczy. Na początku przypuszczam, że w duży, to będą dwie kategorie, które zwyciężą na samym początku. Pierwsze to są po prostu leki, czyli medycyna, czyli nagle uzyskujesz dzięki temu możliwość wyleczenia z rozmaitych nieuleczalnych wcześniej chorób. To będzie bardzo duża gałąź gospodarki. I druga to kosmetyczna inżynieria genetyczna. Czyli, że niekoniecznie cię leczy, ale sprawia, że jesteś wiesz, młodszy, ładniejszy, zdrowszy, Czyli silniejszy. Możemy doprowadzić do sytuacji, w której w tym samym czasie po ziemi będzie chodziło Homo sapiens i Homotechnikus. To nie wiem, czy trzeba używać takich kategorii, bo nie będzie żadnego innego konkretnego gatunku, który może nazwać Homo technicus. Będą po prostu ludzie, którzy mają lekko zmieniony kod genetyczny i tyle. Komputery kwantowe? Komputery kwantowe nie są konieczne. Do tej rewolucji, która i tak się nastąpi przy rozwoju AI. Tu tylko masz jakby jeszcze zwiększoną potencję i, i, i szybkość, a rewolucja następuje tak czy owak. To, co zazwyczaj się przywołuje w kontekście komputerów kwantowych jako rewolucyjne czy tam zagrażające, to jest po pierwsze złamanie wszystkich czasowych szyf szyfrów. Czyli pada ci bezpieczna komunikacja, cały system ekonomiczny, który jest oparty na szyfrowaniu informacji bankowej. Artur jest... Eckert i jego kryptografia kwantowa. Tak, więc to no, chyba, że masz położone twarde, tak jak Chińczycy kładą teraz, y, twarde linie komunikacyjne kwantowe, które się opierają na splątaniu kwantowym. I teraz, wtedy, wtedy nie jesteś w stanie się tam włamać, nie łamem stanu tego entanglementu. I przygotowywanie się do tej ery postkwantowej. Tak. Wieszczysz, wróżysz, koniec ery świata pisanego trochę Czytanie książek, że no, nie wiesz, chyba nie, nie wrozu, pisuje stan obecny, Czyli to no, co ale się statystyki dzieje? pokazują, że coraz więcej ludzi czyta książki. To co w tych książkach czyta? To nie jest prawda. To nie, to nie, jest, jest, prawda. Prawda. To nie jest prawda. Jak sobie popatrzysz na, na, na statystyki czytelnictwa książek, e, no to one lecą w dół. Mhm. E, są pewne kategorie książek, które sobie dobrze radzą, to są książki tzw. Tak young Adult, e, e, Zasadniczo młodzież nastolatkowie. Czytają, po czym następuje w okolicach studiów moment dramatyczny, jakiegoś oderwania się od nawyków czytelniczych dotyczących fiction na rzecz jeszcze non-fiction, a potem się także od tego odrywają. Czytają, przez kryzys autorytetu, I, I potem jest powrót, ale włącznie kobiet. To jest bardzo mocna, mocny podział mężczyźni i kobiety, czyli od 30 któregoś roku życia, gdzie kobiety. Bardzo mocno się spełnia jako czytelnicy, zwłaszcza w fikcji. Mężczyźni w ogóle już nie powracają. Ale rzeczywiście. W... Ja mówię o statystykach, to co teraz się dzieje. Nie? A generalna zmiana, ona dobrze się odbija w takich statystykach, które pokazują na dużych liczbach, czyli tam są badane dziesiątki tysięcy osób, rozkład czasu spędzanego rok po roku na poszczególnych czynnościach. Nie? No i jak masz tam, tak zwany czas wolny i porównujesz, ile tam 10, 20, 30, 40 lat temu spędzano na, ogólnie mówiąc, czytaniu, z własnej woli, nie tak, że pracujesz, bo czytasz, tylko że w czasie wolnym czytasz, to teraz e, ten procent czasu wolnego, spędzonego czytaniem się zmniejsza na rzecz, najpierw to była telewizja, a teraz jest także aktywności związane z interakcją w, z komputerem w sieci, czyli gry komputerowe, social media tego typu I stąd rzeczy. I to twoi, Twoja firma i inwestycja Twojego czasu i siebie, właśnie, w gry komputerowe. No, to jest trochę inna kwestia, bo ja o, o grach w szerokim tego znaczeniu słowa e, pisałem od, od, nie wiem, 30 lat. Jedno z pierwszych moich opowiadania było w ogóle poświęcone życiu w grze. Potem, na, chyba, moje najlepsze że do tej pory, jak uważam, linia oporu jest właśnie o, o metaforze gry, która opisuje. W jaki sposób jesteś w stanie znaleźć dla siebie sens w życiu, które nie ma żadnych innych twardych konieczności, ponieważ wszystko jest tanie, dostępne, żyjesz wygodnie, nie musisz zarabiać, nie musisz nic robić, więc w czym znajdujesz sens swojego życia? Musisz w jakiś sposób zadawać go sobie sztucznie, albo z zewnątrz on, on jest ci zadawany. I tu wchodzą tradycyjne definicje gry. Nie? Czytając, zadawamy sobie wtedy pytanie. Czy ty jesteś następcą Stanisława Lema polskim? Nikogo bym w tym wywiadzie nie mógł o to zapytać oprócz Ciebie. Nie wiem, w jak, jaki sposób się weryfikuje, czy ktoś jest czymś następcą. Ja w ogóle nie chciałbym być uznawanym. Zdolności że... predykcyjnej, A, wiedzy, umiejętności łączenia wiedzy antropologicznej z kulturową, technologiczną i to wszystko. Nie, no, po pierwsze to jest uwłaczające, żeby kogoś na, definiować przez to, że jest czymś następcą. Po, następcą. po drugie. Uwłoczyłem ci. No to jest w każdej kategorii, jeżeli chcesz być albo pierwszym sobą, albo drugim kimś, no to bycie pierwszym sobą jest oczywiście lepsze. Ale przede wszystkim moim zdaniem nieporównywalne są epoki kulturowe i cywilizacyjne. Czyli moment, w którym Lem żył, tworzył, był na tyle specyficzny, że jego rola w tym momencie, w tej momencie, w epoce kulturowej, naukowej jest nieporównywalna do roli jakiegokolwiek innego człowieka w następnej epoce. Tego się po prostu nie da porównać. Nie? nie ma w obecnej kulturze, w momencie cywilizacyjnym miejsca dla tego typu omnibusów o takim potencjale produkcyjnym. Ta rola została wypełniona już w poprzedniej epoce, więc nie da się tego... Przyrównać. Oczywiście medialnie no to media uwielbiają etykietki i tego typu memetyczne e, e, sformułowania, więc nie chcę się przed nimi także bronić z tego względu, że ja sam byłem fanem, jestem fanem nadal Stanisława Lema, dużo jego czytałem, jestem pod, pod dużym wpływem jego, jego tekstu, więc jakby nie chcę w żaden sposób też ubłaczać Lemowi, nie? No ale no, sytuacja jest jaka jest i nie będę się z własnej woli podpisywał pod taką etykietką. A co czyta? Jacek Dukaj. Ojej, bardzo różne rzeczy. Ja te, w, tej, w tej chwili kończę e, The Coming Wave Mustafy Salemieniago. To jest ten gość tego t, e, e, Deep Mind, e, gdzie chyba w naj, Czyli jest, Alpha Fold? E, tak, jest najściślej opisany ten e, problem. E, Technology containment. Nie? Czyli w jaki sposób sobie poradzi z tym dylematem, o którym mówiłem na koniec właśnie y, y, poprzedniego panelu, y, że albo mamy technologię puszczoną w samopas i jesteśmy de facto jej niewolnikami, y, albo próbujemy w jakiś sposób contain, czyli jakby ograniczyć, uregulować, ale żeby to zrobić, musimy mieć takie drakońskie prawa i możliwości egzekucji tych praw, że de facto stajemy się nie krajem, ale globalną cywilizacją totalitarną i wolność jednostki przestaje mieć znaczenie. I wtedy musisz dokonać wyboru albo to, albo to. Jakiego wyboru dokonamy? Wydaje mi się że ze względu na istniejącą dynamikę rywalizacji pomiędzy państwami i podmiotami korporacyjnymi nie jest możliwe ustanowienie ogólnoświatowego rządu totalitarnego, co nie przeszkadza poszczególnym rządom i kooperacjom w coraz większym stopniu przejmować nad nami kontrolę i uzurpować sobie prawa do e, wchodzenia w naszą prywatność i wywierania w sposób niejawny na nas wpływu. I to widać na wszystkich poziomach, bardzo to się ujawniło przy okazji COVID-u, że e, rządy nawet niespecjalnie mając pomysł, co mają zrobić z tymi wszystkimi zebranymi danymi i w jaki sposób uzyskać prawa, desperacko chcą mieć coraz większe, dostępy do naszej prywatności, w coraz większym stopniu regulować nasze życia i mieć możliwość bezpośredniego manipulowania jednostkami. Nawet nie specjalnie wiedząc, jak to wykorzystać w praktyce, ale z góry chcą mieć te prawa. I to, to nastawienie jest widoczne także na poziomie Unii Europejskiej, na poziomie rozmaitych ponadnarodowych bytów, agent. Gdzie dość często pojawia się taka właśnie argumentacja, że istnieje kategoria problemów. Do nich się wlicza problemy technologiczne, ale one nadal są w dużym stopniu nieprzejrzyste, nieczytelne dla ekspertów, więc na pierwszym miejscu masz problemy klimatyczne oraz problemy nierówności społecznych, gospodarczych i że to są kategorie problemów, do rozwiązania których jest koniecznym uzyskanie tego typu kontroli, ponieważ ich się nie da rozwiązać z poziomu pojedynczego państwa i nie da się ich rozwiązać nie poświęcając w jakimś stopniu pryncypiów demokratycznych i wolnościowych. I stąd jest ta narracja o władzy ekspertów, tych, co wiedzą lepiej, że ludzie sobie tam egoistycznie głosują w poszczególnych państwach dla swojego dobra lokalnego, ale przez to niszczą planetę. Więc my, którzy wiemy lepiej, musimy z góry.. W jakiś sposób zapobiec temu, żeby te prawa tam oddolnie od tych egoistycznych krajków nie przechodziły. Nie? I, te, i ten, 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 to przeciąganie Lidny, to negocjowanie, co jest ważniejsze, po której stronie leży siła wprowadzenia tych regulacji, no to jest to, co się dzieje w tej chwili na co dzień w polityce światowej. Tym niemniej wydaje mi się, że nie nastąpi zjednoczenie w tym wysiłku globalne, bo to by oznaczało, że przestają mieć znaczenie rywalizacje pomiędzy państwami, blokami państw, bytami korporacyjnymi. Wydaje mi się, że one nie zanikną, a jak one będą trwały, no to każdy będzie dążył do tego, żeby mieć lepszą technologię. Więc w ten sposób ten containment, o którym pisze Mustafa Suleimani nie, nie zostanie osiągnięty. Czyli zarazem będziemy jakby najgorszy z możliwych outcome'ów. Zarazem przez te starania technokratyczno-ponadnarodowe. Stracimy dużą część swoich praw prywatności, podmiotowości i zarazem nie powstrzymamy e, e, rozwoju technologii w złym kierunku. Mam dla was ważną informację. Zdecydowaliśmy się założyć patronaita po to, żebyście mogli tworzyć z nami społeczność i wspierać to, co robimy, popularyzację nauki, ale też po to, żeby współtworzyć z nami te treści dlatego bo patroni będą aktywnie zaangażowani w możliwość tworzenia z nami treści, ale też otrzymywania ekskluzywnych materiałów. Wszystko dla popularyzacji nauki. Jacku, jesteś autorem wystawy w Centrum Planeta Lem powstającym w Krakowie, jeszcze wirtualnym, Używasz złych czasowników, wiem, e, mającym powstać. Tak. E, Byłem autorem dawnego projektu, który się już dezaktualizował. No ale projekt dotyczy piętra minus jeden. Nie ma projektu, żeby są piętra. To jest, ten problem wynika z tego, że architekci dostali po pierwsze bardzo mocne ograniczenia ze względu na istniejącą lokalizację, bo tam jest ten skład solny, który podlega ochronie konserwatora zabytków i nie jesteśmy w stanie tego ominąć. Po drugie, tam jest jeszcze część tego terenu objęta klasyfikacją zagospodarowania przestrzennego jako tak zwana przestrzeń zielona, z czego wynika, że dokładnie po środku olbrzymiej były budynku musi istnieć kwadrat trawnika, więc rozumiesz, takie ograniczenia prowadzą do dosyć abstrakcyjnych rozwiązań architektonicznych. Mm -hmm. e, no i musieliśmy się jakby temu podporządkować, a druga kwestia dotyczy tego, że ten cały projekt był planowany tak dawno temu, że rozwiązania, które ja tam wymyśliłem jako trzon tej wystawy, która wtedy uważano, że są dziwactwem futurologicznym i się tego nie da zrobić, przez te parę lat stały się normą, w którą każdy sobie może się pobawić, wiesz, tymi midjarneyami i, i, i awatarami bytów, które już nigdy nie istniały albo, albo istniały kiedyś i zmarły stały się doświadczeniem każdego użytkownika internetu, więc, więc ta wystawa w tym momencie byłaby banałem, a, a, a ponieważ ona i tak będzie realizowana przez jakieś 4 czy 5 lat, bo taki jest cykl produkcyjny, więc w momencie jakby się ziściła, to byłaby już Archaizm. banałem retro, tak. a ma być futurologiczna. Tak. Więc rozumiesz jakby... Mm, <laughs> skalę wyzwania, przed którym tu stoimy, nie? więc ja nie chcę się do, deklarować w jakikolwiek sposób, dopóki już nie poznam y, warunków, y, pola gry, zabawek, jakie dostałem do... Ale ono powstanie, do, nie? Nie ode mnie to zależy. Słuchaj, tu są, jest tyle y, zmiennych, tyle ruchomych części, że zgadywanie, czy powstanie, kiedy powstanie, na jakich warunkach powstanie, no to jest dopiero, wiesz, wyzwanie futurologiczne. Mam jeszcze jedno ostatnie pytanie do ciebie. Kiedy zobaczymy kolejne opowiadanie twoje? Nie wiem, nie wiem. Na pewno wrócę do pisania, bo strasznie tęsknię za ten stan umysłu. Ale tylko ludzie też tęsknią. I tutaj było najpierw, widać było na festiwalu. Najpierw muszę się wyzwolić z bardziej bieżących obowiązków. Ale ono powstanie. No ja taką, taką mam szczerą chęć, więc. To trzymam kciuki i życzymy dużo siły. I dziękuję za tę rozmowę. Proszę bardzo.